Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych u amatora w kuchni. Dzisiaj kolejna propozycja na śniadanie. Co to będzie? To będą kanapki z tofu, takie coś w stylu twaroszku, z ogórkiem kiszonym, szczypiorek oraz pomidor, plastry pomidorów. Bardzo proste śniadanie i pyszne. Zapraszam. Składniki już na stole, na desce do krojenia i proszę bardzo, serek śmietankowy jakiś będzie potrzebny, pieprz, pomidor, majonez. Ja mam akurat wegański, ale oczywiście może być zwykły, szczypiorek, pieczywo, mam bułkę, możecie mieć chleb razowy, pieczywo, od Was zależy jaki chcecie. I trzy ogórki kiszone oraz tofu naturalne. I co musimy z tym zrobić? Propozycja może być jedna taka, że wszystko mieszamy razem, czyli łącznie z pomidorem wszystko kroimy w kostkę tofu, widelcem rozgniatamy i dajemy na pieczywo lub po prostu jemy osobno, przegryzając pieczywem, lub tofu, majonez oraz serek i ogórek kroimy w kostkę i mieszamy razem. Sądzę, że najlepszym sposobem będzie wymieszanie tego razem. No to zaczynamy. Zacznę od tofu. Najpierw drobno poprzecinam, za chwilę rozgniotę to widelcem, dodam majonez. Rozgniatamy, bardzo prosta czynność, nie wymagająca siły, nie wiadomo jak. Każdy przed śniadaniem sądzę, że sobie z tym poradzi. Tym mamy rozgniecione tofu. Powędruje do tego łyżka majonezu. Proszę bardzo. I mieszamy. Oczywiście w międzyczasie możemy to popieprzyć. Możecie również posolić, ale mam tutaj ogórka kiszonego, więc sądzę, że nie ma to sensu, bo byłoby słone. Ale popieprzyć zawsze warto. Czemu nie? Dobrze, teraz będzie ogórek do krojenia i wrzucamy tutaj. Ogórek kroimy w kostkę grubości dowolnej, jak chcecie. I gotowe. Przesypujemy do tego naszego, że tak powiem, twaroszku. Proszę. Mieszamy i został nam jeszcze pomidor do pokrojenia. Też go tutaj wrzucę. Będziemy się później zajadać tym rewelacyjnym śniadaniem. Prostym, ale super dobrym. I co? Teraz do tego powędruje pomidor. Również pokroję go wpierw w plastry. Tak jak powiedziałem, na bułkę możecie dać sobie w ten sposób i posypać szczypiorkiem. I znowu, proszę bardzo, gotowe. I przerzucamy pomidora do wszystkich naszych składników.
talerz porządnego żarcia. Nie wiem, czy dam radę to zjeść. Trochę dużo. No ale połowa na pewno. Mi wejdzie do brzucha. I proszę. Śniadanie gotowe. Co teraz? Szczypiorek na końcu pokroimy. A co zrobię z bułką? Już wam pokażę. A bułkę przekrawam na pół. Może innym nożem. Proszę bardzo, patelnia rozgrzewa się z odrobiną. Możecie dać masło. Dałem tutaj w moim przypadku oliwę i będę podpiekał bułki, aż będą chrupiące. A w międzyczasie na małym ogniu, oczywiście to robię, pokroję sobie szczypiorek. Twarożek z tofu, pomidora, ogórka kiszonego gotowy. Szczypiorek jest. Pieczywo podpieczone jest, gorące, parzy mnie. I co teraz? Teraz zostało nam, aby bułki posmarować serkiem, więc to czynię. Nie musi to być grubo, zresztą tak jak lubicie, możecie zrobić. Przesadziłem troszeczkę z tym podpiekaniem, ale będą na pewno chrupiące te buły i będą smakowały wybornie. Proszę bardzo. Bułka posmarowana. No i teraz co? Możecie sobie wziąć i na bułkę nałożyć naszej mieszaniny, naszego twarożku i posypać szczypiorkiem lub po prostu jemy tak, jak nam to smakuje. Przegryzając bułkę i oczywiście jedząc nasz twarożek. Więc co? Życzę smacznego i do zobaczenia w następnym.